Suczy, tour, broadcast. Robię, co kocham. Pływanie jest dla ciebie? Jak to jest zdobyć 8 złotych medali podczas jednych mistrzostw świata? Jak coś źle się dzieje, żebyś zawsze, wiesz, pick yourself up i keep going, wiesz, keep going. Okay, everyone smile. Broadcast. Zarażamy tylko pasją. Słuchajcie, ile macie pytań, panowie, zanim porozmawiamy z naszą gwiazdą? Ile przygotowaliście pytań? Zobaczymy, ile nam czasu zostanie po tobie. Dokładnie. Właśnie, ja bym chciał zadać dwa rozgrzewkowe, zanim przejmiecie rozmowę. Tak, na rozgrzewkę, ale zobaczymy, jak wyjdzie, bo słuchajcie, po raz pierwszy od dłuższego czasu czuję tremę. Także bardzo proszę o wsparcie. Dobrze, to ciebie będziemy musieli rozgrzać, ale posłuchaj, zanim zostawimy cię sam na sam z Oliwią Smoligą, to przywitamy ją wszyscy razem, rozumiem. Ja ją wcześniej przedstawię. Oczywiście, tak. Po bloku reklamowym zaprosimy Oliwię Smoligę do nas. Po bloku reklamowym, dlatego że ja też muszę powiedzieć, że Oliwia Smoliga znalazła się dzisiaj z nami dzięki Finisowi Polska, zespołowi, który zaprosił Oliwię do naszego programu i namówił ją, prawdopodobnie, czy z tego co wiem, długo nie musiał namawiać, ale jednak za sprawą Finisa Polska, Agnieszki Krzyżostaniak i Marcina Łogina, dzisiaj naszym gościem, mistrzyni olimpijska, wielokrotna mistrzyni świata, trzykrotna zwyciężczyni NCAA, wybitna postać światowego formatu. Już za chwilkę z Państwem. Dzień dobry, Oliwia. Po raz pierwszy w polskiej telewizji. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, dziękuję Wam bardzo. No to my dziękujemy. Dziękuję. Jesteśmy zaszczyceni i Oliwia, słuchaj, niezwykle stremowani, słuchaj. Będziesz musiała nam pomóc w tym wywiadzie. Mam nadzieję, wy że będziecie musieli mi pomóc. I naprawdę wolnie będziecie musieli do mnie rozmawiać, bo... Tak. Jestem, mam amerykański akcent, wiem, moje rodzice są Polakami, ale... I'm ale nervous. Sobie, nervous. Sobie, don't be nervous, please. Okay, sobie, good. Dzięki tobie, słuchaj, my już wiemy tutaj z kolegami podcasterami, jak prawidłowo wymawiać nazwę naszego podcastu. Suchy Tor Broadcast. Broadcast. Zrobiłeś tak, to naprawdę genialnie. Super, ja już się tego uczę. Ja już wiem, jak to wymawiać. No bo słuchaj, no to nie są proste rzeczy, słuchaj, przechodzić z polskiego na angielski w jedną i w drugą stronę, to nie są proste rzeczy dla nas, wiesz, prostych sportowych podcasterów z Polski. A ty jako gwiazda mediów, obejrzałem wszystkie filmy, twoje starty i twoje występy na YouTubie, ty czujesz się medialnie jak ryba w wodzie. Tak, a dziękuję. No ja prawie jak zrobiłam ten video dla was, żeby tam położyć na Instagramie i na Facebook, prawie powiedziałam suczy, tour, broadcast, wiesz, bo kompletnie po angielsku, ale dziękuję, no wiesz, mam, nie wiem, że tyle sukcesów w pływaniu, ale nie wiem, jestem bardzo zadowolona, że tutaj jestem, żeby z wami porozmawiać, ale wiesz, tylko trenuję ciężko i pracuję ciężko i dlatego mam tyle sukcesów. To ja szybciutko zadam ci pierwsze dwa pytania. Mam ich oczywiście 5, więc skorzystam sobie później, jak panowie zadadzą swoje. O tak się umówiliśmy, że ja jako ten najmniej wyedukowany w pływaniu zadam pierwsze dwa na rozgrzewkę. Powiedz, dobrze, pomimo tego, że you're working so hard, yeah? Your life is hard work, yeah? Yes. Skąd bierzesz takie pokłady radości i uśmiechu na twarzy, bo nie widziałem na żadnym wideo, żebyś ty był w jakikolwiek zasmucony. No wiem, zawsze się śmieję i zawsze wszystko, wiesz, seems like, że wszystko jest super i wszystko mi się udaje, wiesz. Mam złe dni w treningu albo w życiu, ale naprawdę jestem tylko taka szczęśliwa, że mogę wstać każdy dzień i robić co kocham. I dlatego, wiesz, zawsze jestem
uśmiechnięta i albo się śmieję i tak jak powiedziałam, robię co kocham każdy dzień i nie chcę być smutna, bo wiesz, jak wiesz, moje życie nie jest takie, wiesz, ciężkie, ale akurat mam złe dni i dobre dni, ale chcę być grateful, nie wiem jak to po polsku powiedzieć. Wdzięczna. Wdzięczna, tak, wdzięczna, że mam wszystkie te rzeczy, żebym mogła mieć sukcesy w wodzie, nie wiem czy tak, czy ja dobrze. Tak. Ja to zrozumiałem, jeżeli nasi widzowie tego nie zrozumieli, to napiszcie nam to w komentarzach. Moje drugie pytanie szybko je zadam, ale zrobię to bardzo powoli. Słuchaj, tak. ty masz bardzo dobrze brzmiące nazwisko, to jest polskie nazwisko, ale o brzmieniu międzynarodowym. Ja widziałem 2019 rok Pro Swim Series w Richmond, jak wystartowałaś. Tak. Komentator, speaker od samego początku wymawiał twoje nazwisko. Olivia Smoliga, leading i tak dalej, i tak dalej. Czy ty to słyszałaś płynąc? Nie, nigdy nic nie słyszę, jak płynę. Może jakbym, jak breaststroke, żabka? Żabka, tak. Żabka, no to może bym słyszała, ale ja naprawdę, jak ja płynę in a race, jak się mówi race? Wyścig. Wyścig. Tak. Jak płynę, no to naprawdę nic, chcę tylko myśleć o czym robię i wiesz, nie chcę słychać, co słyszeć, się dzieje, słyszeć, co się dzieje dookoła, właśnie tak. Właśnie super, byłem będziesz bardzo dla mnie mógł wszystko powiedzieć, tylko po angielsku i będziesz mógł po polsku wszystkim powiedzieć. Byłem bardzo ciekaw, ponieważ byłem ciekaw, czy to cię w jakiś sposób, wiesz, motywuje do wygrania, wiesz, wchodzisz w wyścig i nagle słyszysz swoje nazwisko, które speaker mówi przez całą długość tego dystansu, ale ty tego nie słyszysz. Okej. To jeszcze jedno króciutkie pytanie. Powiedz mi, ponieważ ja tam widziałam na tych wszystkich filmach, na których się pojawiasz, twoich przyjaciół, twoich koleżanki, twoich kolegów, cały czas jako drużyna. Powiedz mi, czy dla ciebie pływanie jest sportem mega indywidualnym, czy też jest sport bardzo drużynowy? Oba. Wiesz, jest indywidualne, bo jesteś tylko sam, unless it's relay. Czy wiesz, cztery ludzi, jak się to nazywa relay, jak cztery są osoby, sztafeta, tak. Oh my god, mieliśmy ten ISL, International Swim League w tym roku. Tak. I na naszej drużynie, Cali Condors, mamy cztery Polaki były na naszej drużynie. Radek. Kawka, Kawęski. Tak, Kawęski, Kacper, Mejczak, Jan Świtkowski, Kasia. Ale nie, no to on mi nauczył, jak to się nazywa sztafeta i rozmawiałam z nimi po polsku, żebym lepiej, wiesz, mogła trenować mój polski, oh my god. Ale nie, na pewno myślę, że to jest indywidualny sport, ale jak trenujemy, mamy całą drużynę. No to wiesz, jak masz teammate obok ciebie w praktyce i on jest naprawdę negatywny, albo wiesz, źle o czym mówi, jestem taki zmęczony, albo wiesz, nie chce mi się nic robić, no to na pewno ja się źle czuję, jak jestem obok kogoś takiego, bo wtedy na pewno będzie miał efekt na mój indywidualny wyścig, albo wiesz. No to ja na pewno uwielbiam, jak mam kolegi, koleżanki obok mnie, którzy są pozytywni i lubią ciężko trenować. I razem się motywujecie. Panowie, oddaję głos do studia w Warszawie. Mam jeszcze dwa pytania, ale bym chciał zostawić je jeszcze na koniec, jeżeli będzie czas, jeżeli Andrzej pozwoli. Halo Warszawa, halo WUS. Halo Teneryfa i halo Chicago, albo przynajmniej Illinois. No. Illinois, tak? Illinois. Mamy kilku Polaków w Chicago, mieszkających, wybitnych pływaków. Rafał Szukała, Artur Wojdat i Robert Gidaszewski, którzy mieszkają w Chicago, a są świetnymi, byli świetnymi pływakami światowej klasy, więc pewnie się gdzieś tam spotkaliście kiedyś na zawodach, albo przynajmniej oni, jako starsi koledzy, mogli ciebie obserwować na tych zawodach. Oliwia, ja mam pytanie do ciebie. Czy ty się kiedyś zastanawiałaś, gdybyś urodziła się w Polsce i tu w Polsce trenowała, myślisz, że mogłabyś osiągnąć takie same rezultaty, jakie dała ci Ameryka, jakie mogłaś osiągnąć w Ameryce?
Ja myślę, że tak, bo ja myślę, że jak dopiero co z Danielem powiedziałam, że sport jest indywidualny i ja naprawdę myślę, że jak myślisz w pływaniu albo w życiu, twój mental strength, żebyś był pozytywny, żeby zawsze trenować ciężko, to by zawsze tam było, by było, jakbym się urodziła w Polsce, bo moje rodzice urodzili się w Polsce i nam, mam brata młodszego, nam zawsze mówili, żebyśmy never give up. Nigdy się nie poddawali. Tak, nigdy się nie poddawali. Wiesz, jak coś źle się dzieje, żebyś zawsze, wiesz, pick yourself up i keep going, wiesz, keep going. Nigdy nie przestań robić, co kochasz, jak to jest, co lubisz robić. I wiem, że może tutaj w Ameryce mamy, nie wiem, czy więcej basenów albo więcej siłowni, ale tak samo te, wiesz, Polacy mają tyle sukcesu w pływaniu i w różnych rzeczach i ja myślę, że jak człowiek chce to zrobić, no to zrobi no matter what, wiesz. Tak, dokona tego jak tylko chce, tylko o tym marzy, ale w Polsce czyhałaby na ciebie jedna pułapka. Pułapka? Co to znaczy pułapka? Chodzi mi o to, że w Polsce nie wszyscy zawodnicy potrafią tworzyć ten team, tą drużynę, bo bardzo często wyzwalają z siebie te negatywne emocje. Czyli mówią, że są zmęczeni, że coś nie wyszło, że jest za zimna woda, albo pogoda nie taka, albo coś zjadł nie tak, jak powinien, tak? I tych negatywnych emocji jest sporo. Ja wam zazdroszczę Amerykanom, bo ja widzę zawsze tą pozytywną stronę. Ja nigdy nie widzę Amerykanów, pływaków czy innych sportowców, którzy szukają wymówek, dlaczego nie wyszło. Tak. Nie opowiadają o tym, dlaczego nie wyszło. W ogóle nie istnieje. Przegrał, przegrał, natomiast nigdy nie mówi o tym, że to jakieś takie zewnętrzne czynniki spowodowały, jakieś nieszczęście spowodowało, że nie wygrał. Po prostu przyjmuje to z godnością i z pokorą, nie narzeka. Tego wam bardzo zawsze zazdrościłem. Maćku, ciebie poproszę o pytanie do Oliwii. Ja zacznę od najbardziej banalnej rzeczy. Jak to jest zdobyć 8 złotych medali podczas jednych mistrzostw świata? Super fajne. Byłam naprawdę zadowolona, szczęśliwa, że tak się udało mi. Ale miałam chyba, nie wiem, 5 tych medali byli from the relay, jak się to mówi jeszcze raz? Sztafety. Tak. 5 tych medali były od sztafety. I miałam naprawdę super drużynę, która mi pomogła dostać te medale. Ale no na pewno, wiesz, jak przyjechałam z powrotem do domu, bo to było przed Bożym Narodzeniem. I moi rodzice były naprawdę like, super proud. Proud jak się... Dumni. Oh my god, it's like, wszystko zapominam, jak jestem nerwowa, naprawdę, okej. Okay. Byli naprawdę dumni ze mnie i ja też byłam, ale myślałam, że to będzie, wiesz, this meet będzie naprawdę dobry dla mnie. Nie wiem, jak inaczej to powiedzieć. Byłam naprawdę zadowolona, ale coś dobrze się zdarzy tam przed przeczucie. Tymi. Miałaś tak. Takie przeczucie. Tak, tak. Bo wiesz, nie wiem jak taper się nazywa, ale jak trenujesz cały sezon i wtedy będziesz miała meet, no to wszystko trochę lekkiego treningu masz przed tymi zawodami. I się dobrze czułam, to myślałam, że coś dobrze mi pójdzie tam, nie wiem. Poszło ci jak Phelpsowi 8 medali na jednych mistrzostwach świata, po prostu jest to niewiarygodne osiągnięcie dla nas, dla Polaków, bo tutaj w Polsce nikomu się do tej pory nie przytrafiła takie szczęście, tak? To się samo nie przytrafia. To się samo nie przytrafia. Mówiłaś o tej ciężkiej pracy, którą wykonałaś. Chciałbym się zapytać, czy przez swoją całą karierę, a ponad 10 lat startujesz na tym topowym poziomie seniorskim, rywalizujesz, czy przez te 10 lat, a może wcześniej, jako taka młoda zawodniczka, która dopiero zaczynała stawiać pierwsze kroki w pływaniu, czułaś
dużą presję na sobie. Czułaś presję oczekiwania rodziców, trenera, środowiska na twój wynik, na twój rezultat. Mhm. Musiałaś wygrywać, musiałaś się poprawiać. Czy czułaś taką presję, czy jednak przeszłaś przez tą karierę swoją sportową, nazwijmy to bezboleśnie, bez jakiejkolwiek takiej wielkiej presji? Nie, na pewno tak się czułam, a jeszcze teraz się czuję, że mam presję, bo wiesz, jak dobrze robisz, no to ludzie i ja sama bym chciała tak samo zrobić, albo lepiej bym chciała zrobić, even better than before. I na pewno chciałam, żeby moi rodzice byli dumni, moje trenerzy byli dumni ze mnie, ale to wszystko tylko jak ja chcę, tak motivation w siebie musi być, or in yourself. Tak, tak. Musi czyli masz taką wewnętrzną motywację do tego, żeby być coraz lepszą, ale czy od trenerów, od rodziców, od kibiców czułaś taką presję? Czułam presję, ale wiesz, musisz naprawdę, tak w Ameryce mówią, put blinders on, wiesz, nie możesz patrzeć, co wszyscy mówią, albo co oni chcą od ciebie, tylko musisz zrobić, co ty chcesz zrobić i musisz naprawdę tak, jest naprawdę ciężko, bo wiesz, ja czytam tam na Swim, albo gdzieś coś postują na Instagramie, co ona teraz zrobi, czy w ogóle jest, czy taką samą formę ma jak w tamtym roku, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej i wiesz, wszystko możesz czytać i tam wiesz, sobie myślisz, o wiesz, to oni tak myślą o mnie i okej, wiesz, nie będzie, nie uda mi się jak w następnych zawodach, ale wiesz, czemu bym tak myślała, tak nikt nie może myśleć, nikt nie powinien tak myśleć, bo ja siebie znam lepiej niż anyone else. Ktokolwiek inny, ja siebie znam. No to będzie presja na pewno, ale ta presja ode mnie się zaczyna. I wiesz, Andrzej, jak mówiłeś tam wcześniej, że wiesz, Amerykanie mają taką pozytywną, wiesz, nic nigdy się złego do nas nie zdarza. Nie skarżą się. Ale naprawdę ja myślę, że to jest tak amerykański pride. Nie chcemy powiedzieć, że mieliśmy zły dzień i nie chcemy wierzyć, że w ogóle mieliśmy zły dzień, bo musimy trenować i trenować następny dzień, żebyśmy byli najlepsi, whatever we do. Ale na pewno mamy i tak wiesz, jak powiesz do siebie, że miałeś ciężki dzień, no to jest tak... Uwierzysz w to, no to jesteś słaby i wiesz, to nie jest dobre. My mówimy, że to jest takie zaklinanie rzeczywistości. Albo możesz zaklinać po amerykańsku, czyli nie, ten dzień nie był wcale zły, on naprawdę może być dobry, albo możesz zaklinać ten dzień po polsku. Na pewno mi dzisiaj nic nie wyjdzie, tak jak mi wczoraj właśnie, nie wyszło. Właśnie, to jest wszędzie. Ja mam kolegi i koleżanki, które tak się zachowywają. Ja nie myślę, że to jest tylko polski albo amerykański, wiesz, mindset, że tak myślisz. Koleżanki, które są negatywne albo wiesz, nic się im nie udało w ten dzień, ale jest naprawdę zawsze coś pozytywnego w dniu. Skończysz dzień i modlisz się w łóżku, możesz powiedzieć dziękuję bardzo, miałam wspaniały dzień i akurat to mi się nie udało, ale wiesz co, jutro spróbujemy jeszcze raz, albo każdy dzień jak coś pozytywnego możesz wybrać z tego dnia, to miałeś dobry dzień, wiesz. I tak chyba ja myślę i dlatego zawsze się śmieję, bo wiesz, jestem bardzo szczęśliwa, że jestem zdrowa, wiesz, akurat mam dobre, moje rodzice są zdrowie? Tak, zdrowie. No to wiesz, jestem szczęśliwa od tego. I to jest już malutka rzecz niby, wiesz? A już cieszy. Tak, I dobrze motywuje. No. Tak. Tak jest, ja naprawdę więcej energii zmarnujesz, jak jesteś negatywny. Tak. Ja tak myślę. Jest ciężej być negatywnym niż pozytywnym. Nie wiem. Ja chciałem zapytać znajomości z polskimi pływakami. Czy masz jakichś dobrych kolegów czy dobre koleżanki? Mówiłaś już o tej czwórce, która pływa w Condors razem z tobą. Tak. Wiem, że z Filipem Zaborowskim masz kontakt. No mam kontakt. Filip napisał właśnie. Pozdrawiam cię serdecznie. O, cześć Filip. We met
Lima. Lima, Peru, to 9 lat temu i byliśmy w basenie i ja zobaczyłam, że miał polski czepek i nie wiem, czy tak naprawdę pamiętam, ale powiedziałam, o, ja też znam, ja wiem, jak mówić po polsku, wiesz, chciałam tylko kolegę, wiesz, I wanted to make a friend. I on był naprawdę miły i byliśmy, nie wiem, czy to z Filipem, ale mieliśmy drug testing, no to musimy, wiesz, iść do łazienki. Kontrola dopingowa. Tak. I byłam tam w tym pokoju, trener polski był i nie Filip, ale może jego kolega i tam ja rozmawiałam z nimi i oni do mnie powiedzieli, no fajny amerykański akcent masz, jak po polsku powiedziałam, ale super fajny, no dziękuję Filip, cześć. Filip jest bardzo miły, Filip jest bardzo miły. Dla ładnych kobiet, ale poznaliśmy go tutaj w Suchym Torze Broadcast, również dla kolegów też jest bardzo miły, to jest bardzo fajny chłopak i on ma do ciebie pytanie, właśnie Filip ma do ciebie pytanie, żebyś powiedziała, jaka jest twoja najbardziej ulubiona polska potrawa? Wiesz, się źle, tak, wiesz, Amerykaninie mówią, o, pierogi, kiełbasa, wiesz, nie jest taki special, ale na pewno jak mamy Wigilię, uwielbiam, barszcz jest mój ulubiony, barszcz z uszkami. Barszcz czerwony z uszkami. Mhm. Tak, jest chyba mój ulubiony. Taka polska potrawa. A rodzice gotują polskie potrawy? Tak, nie każdy dzień, ale wiesz, jak ja bym chciała, bo naleśniki moja mama zrobiła chyba 3 tygodnie temu, naleśniki z serem i z cukrem. To wiesz, na pewno oni tutaj już mieszkają chyba 30 lat, ale też nam dają okazję być dumni z naszego heritage Polakami i ja jestem naprawdę dumna, że też umiem troszkę mówić po polsku i że mam tą kulturę też z amerykańską kulturą. Mam oba i lubię to. Otylia Jędrzejczak, nasza mistrzyni olimpijska, najlepsza w historii polskiego pływania zawodniczka właśnie jest z nami, co nas bardzo cieszy i serdecznie Otylię pozdrawiamy. I Otylia właśnie komentuje to podejście polskich trenerów, amerykańskich trenerów do pozytywnej motywacji, jaką otrzymują zawodnicy od nich. I właśnie o tym wspomina, o tej różnicy, o której mówią trenerzy właśnie, że trzeba pozytywnie się motywować i do startów i tą pozytywną energię otrzymywać. Jest ciężko, na pewno, wiesz, każdy dzień nie będzie tak po angielsku rainbows and butterflies, tak się mówi. Oh, everything's rainbows and butterflies, wiesz. No właśnie. Ale na pewno musisz być like, realistyczny, ale mi jest lepiej myśleć pozytywnie o treningu. Ale, i o tyle, I'm a huge fan. I'm a very big fan, so hi. Bardzo miło. Właśnie mówisz, że nie zawsze jednak jest tak idealnie, czyli też miewasz kryzysy. Jeżeli dobrze wyczytałem, przeszłaś ciężką chorobę, mononukleozę, która na pewno w jakiś sposób zachwiała twoją karierą sportową. Nasz poprzedni gość, Mateusz Sawrymowicz, również przechodził tą chorobę i wykluczyła ta choroba go na długo z treningów i osiągania tych najlepszych rezultatów. Powiedz mi w takim razie, jak ty sobie radzisz z tymi kryzysami, z tymi poważnymi kryzysami? Tak, no na pewno było ciężko i ja tak myślę, jak tutaj jestem z wami teraz, ja tak myślę, wiesz, pozytywnie, bo miałam tyle like, experience z rzeczy, it didn't go my way. I dlatego teraz myślę, bo miałam ten experience. Jak dostałam mono, na pewno było ciężko, bo myślałam sobie myśleć, okej, okay, co teraz? Co, nie mogę w ogóle pływać, nie mogę iść do ciężary. Na ciężary. Mam 25 lat teraz, jak byłam w college, chyba miałam 19 lat, jak to się zdarzyło. No, byłam młoda, teraz jestem młoda, wiem, ale wiesz, akurat tam wszystko mi się udało tak, jak chciałam. W high school wszystko like easy, like super łatwo.
I w college pierwszy rok super łatwo, wiesz, poszłam do NCAAs, wygrałam 50 crownem. Jak byłam młoda i wiesz, nie myślałam, że coś musiałam innego zrobić w następny rok, tylko tak robiłam, co chciałam, wiesz, szłam na imprezy z koleżankami, z kolegami, może tak nie jadłam healthy, wiesz, może do McDonalda zdrowo. Za dużo szłam, albo szłam do łóżka późno, nie, wiesz, takie rzeczy i wiesz, i zachorowałam, nie wiem, nie wiem, że tak dlatego, bo poszłam do McDonalda, zachorowałam, nie, ale na pewno dużo rzeczy się zdarzy. Złożyło. Złożyło się, że to się zdarzyło. I ja zawsze myślałam tak przez całe życie, that everything happens for a reason. Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. Wszystko się zdarzy tak, jak ma się zdarzyć, żeby się nauczyć czegoś i nie urośniesz albo get growth, or you get stronger. Nie wzmocnisz się, jak nie doświadczysz takich właśnie rzeczy. Nie, tak, i musisz być, wszystko nie będzie tak komfortowo i nie urośniesz, dopóki coś niekomfortowo się zdarzy do ciebie. You know, no to dlatego taki mam mindset teraz, bo I had growth, I learned from my mistakes. I dlatego teraz tak myślę, ale co się teraz zdarzy w moim życiu, jak to chcę powiedzieć, że to jest złe albo dobre, miało się tak zdarzyć, żeby mnie coś nauczyć, albo żebym była lepiej bym to handle next time or in the future. Tak. Oliwia, to ja to rozumiem tak, żeby przełożyć to na moje słowa, na moje myśli, że jeżeli coś negatywnego mnie dotknęło, to ja powinienem może nie cieszyć się, ale myśleć w ten sposób, że to jest mi potrzebne, żeby mnie wzmocnić. Tak. Że tak. się wydarzyło, bo musiało się wydarzyć, żeby mnie czegoś nauczyło, tak? I wychodzę później silniejszy, kiedy pokonam ten problem. Tak. I ty w ten sam sposób myślałaś o trudnościach, czy myślisz o trudnościach, które ciebie na przykład spotykają na twojej drodze? Ale tylko teraz tak myślę, wiesz. Lat temu tak nie myślałam, bo wiesz, jak to, coś się złego zdarzy, no to wiesz, czemu ja? Like, why is this happening to me? Ja jestem taka unlucky, wiesz. Tak. Nothing is going my way. Ale teraz ja tak myślę, no to jak byłam młodsza, tak nie myślałam i wiem, że jest naprawdę ciężko, żeby tak myśleć, ale ja teraz tak myślę, na pewno jak coś się źle mi zdarzy, tak jak ten coronavirus teraz, wiesz, bym mogła tutaj siedzieć, oh my god, nie mogę iść do basenu i wszystko mi się, cały trening zgubię, you know, i bym mogła tak negatywnie myśleć, ale albo mogę myśleć, wiesz co, tak miało się zdarzyć i hopefully, wiesz, wszyscy są zdrowie. Tak. I safe, ale wiesz, do basenu pójdziemy, jak wszystko się zaczyna się otworzyć, no to wtedy będziemy mogli go back to normal life. Wrócić do normalnego życia. Tak, albo można myśleć, o Jezu, nic mi się, wszystko, terrible, you know. Unlucky, this is terrible. I można tak myśleć, ale ja wolę nie tak myśleć, wiesz. Magda Derezińska prosi, żebyś dokończyła zdanie. Pływanie jest dla ciebie... Nie wiem, czy tak jest za serious, żeby powiedzieć like therapeutic, tak jak terapia niby. Uwielbiam ciężko trenować i uwielbiam, jak wiesz, mięśnie są naprawdę zmęczone, wiesz, tak dobrze powiedzieć. Uwielbiam myśleć o czasach, które bym chciała uzyskać. Prawdę na koniec dnia uwielbiam być w wodzie. Uwielbiam czucia wody around me. Tak, ja wiem, o czym mówisz. Wiem, o czym mówisz, bo ja też uwielbiam ten moment, kiedy ta woda mnie opływa. Nie wiem, czy masz takie uczucie. Ja lubię poczuć wodę po kilku dniach przerwy. No, kiedy wskakuję. Tak super, nie? No, tak, po kilku dniach przerwy. Po jakiejś... Tak. Tak, no, uwielbiam tak. Albo jakbym chciała to the bottom of the pool, do
i tam tylko do dna, tak, do dna basenu i tam tylko siedzieć przez, nie wiem, 30 sekund i tak, wiesz, jest, nic nie słyszysz w wodzie i możesz, wiesz, moment do siebie trzymać, or you have a moment to yourself, clear your thoughts. I wiesz, tak uwielbiam. Uwielbiam pływać, nie wiem. Tak, dopóki będę mogła, będę pływała, aż moje ciało nie pozwoli mnie. Nigdy nie pomyślałbym, że od tak wybitnej zawodniczki wyczynowej usłyszę, że pływanie jest dla niej terapią. Tak, Maćku, ale ja jestem, wiesz, tak po angielsku się mówi hippie. Nie wiem, hippie. Szczęśliwa. Hippie nie tak, wiesz, peace and love, you know. Tak. Tak, ja jestem naprawdę tylko, wiesz, jestem bardzo great, jak się grateful mówi jeszcze raz? Wdzięczna. Wdzięczna na moje życie i będę pracowała jak ciężko mogę i wiesz, I don't know, I'm calm by the water, tak. Tak zawsze myślałam, ale też lubię wygrywać. Chcę medale mieć, wiesz, w domu, ale na pewno jestem wdzięczna, że mam takie życie i że mogę tylko do basenu wskoczyć i to jest moje życie teraz, wiesz. Nie wiem. Maćku? Ja mam kilka już takich bardziej sportowych pytań. Mówisz, że lubisz wygrywać, każdy lubi wygrywać. Natomiast z tą grzbietem 100 backstroke. Bardzo, bardzo, bardzo mocna konkurencja w Stanach. I know. I teraz pytanie, na co ty się nastawiasz przed Igrzyskami Olimpijskimi? Czy to jest 50 freestyle, 100 freestyle, 100 back? Twoja konkurencja numer jeden. Konkurencja numer jeden. Musiał być 100 grzbietem na pewno, bo to jest mój ulubiony event. Event? Jak się konkurencja. Mówi? Konkurencja, tak. Mój ulubiony konkurencja. Ale na naszego trials przed olimpiadą będę w 50, 100 i 200 kraulem i też 100 grzbietem. No zobaczymy. Nie wiem. Wiem, jest naprawdę, ale każdy event jest ciężki, żeby, wiesz, się dostać na olimpiadę. To zobaczymy, wiesz, nie wiem. Na pewno chcę mieć na następną olimpiadę, wygrać, wiesz, dobrze zrobić, dostać medale. Ale zobaczymy, who knows. A to, że rok przesunięta została Igrzyska Olimpijskie, jest dla ciebie korzyścią, czy niestety jednak żałujesz tej decyzji? Ja jestem szczęśliwa, że they didn't get cancelled, że bo to się zdarzyło chyba w nim tam 40 lat temu, się zdarzyło, że w ogóle nie mieli olimpiady. No to że jest tylko rok później, mi to nie przeszkadza. I wiesz. Czyli znowu pozytywne myślenie. Znowu pozytywne myślenie. Naprawdę, musicie być pozytywni. Jest naprawdę lepiej chyba tak myśleć, bo ja teraz sobie myślę, jest tylko mam jeszcze jeden rok, żeby to get better, to get stronger. Być jeszcze lepsza. Lepsza. Tak. No to ja o tym tak myślę. Nie wiem, czy to jest tak naiwne myślenie, nie, ale, nie. Ale wiesz, mam jeszcze jeden rok, żeby to gain more muscle, żeby lepiej robić underwaters, you know. Tyle rzeczy można się lepiej... Doskonalić. Tak, tak. No to ja o tym tak myślę. Przeczytałem w twoim wywiadzie, że byłaś zachwycona publicznością i organizacją imprezy ESL, ale właśnie nie w Stanach Zjednoczonych, tylko w Europie, we Włoszech. Tak. Ja byłem zaskoczony właśnie tym twoim stwierdzeniem, bo wydawało mi się, że to Amerykanie potrafią bawić się na trybunach dużo bardziej niż Europejczycy, jeżeli chodzi o pływanie. No, nie. Nie, nasze Olympic Trials są super. I mean, tyle ludzi tam oglądają. I to jest naprawdę taki fajny arena. Tyle ludzi tam są. Ale jak my byliśmy w Włochach. Oh my god,
super. I mean, pływanie jest więcej popularne w Europie niż jest w Ameryce. Bo w Ameryce, wiesz, mamy American football i baseball, koszykówka, to wszystko, wiesz, to są te tak. wielkie sporty, które ludzie uwielbiają oglądać, ale w Europie jest, wiesz, pływanie jest super sport chyba. Tak sobie myślę, bo jak my mieliśmy ISL tutaj, nie wiem, gdzie byliśmy, tam w Washington DC, nie było tak, no comparison, jak było w Europie. W Europie oni uwielbiają tak Federica Pellegrini. Ona jest superstar w Italy. I tak tutaj jakbyś miał superstar w pływaniu, tak jak Michael Phelps jest exception, wiesz, everyone knows Michael Phelps, ale tak. jakbyś wziął Katie Ledecky, Caleb Dressel, oni taki, wiesz, superstars są w pływaniu, ale w całym kraju nie są tak jak Federica Pellegrini jest we Włoch. Wiesz, jest inaczej w Europie na pewno. Mi się uwielbiam pływać w Europie. Jak byliśmy na Budapeszt 3 lata temu na Mistrzostwa Świata, oh my god, normalnie oni byli tacy głośni, że trzęsło się siedzenia, tak jak byliśmy on the deck, na basenie. Trzęsło się tak, like crazy, it was so fun. Podoba ci się, tak? Taka atmosfera właśnie na trybunach, jak na meczu piłkarskim. Byłaś w Budapeszcie na zawodach, byłaś we Włoszech na zawodach, w Budapeszcie, tak blisko Polski. Tak. Kiedy będziemy mogli ciebie zobaczyć na zawodach w Polsce? I know, wiesz, nie udało mi się... Jak otworzą baseny. Tak, ja otworzą baseny, jestem tam. Miałam pojechać do Polski w tamtym grudniu, po 2 lata temu Short Course Worlds. Na krótkim basenie. Tak. Miałam tam, bo tam Finis Swim ma tam headquarters, ale wiesz, ja nigdy nie mam czasu, żeby być w domu tutaj z rodziną. To jest, wiesz, tylko i jeden czas, który ja jestem w domu więcej niż 10 dni. I chyba nie byłam w domu dłużej niż 10 dni in 8 years, 8 lat nie byłam tak długo w domu. No to ja, jak mam szansę, żeby być w domu, chcę być z rodzinką tutaj, ale wiesz, latem mamy nasze największe zawody. No to jak ludzie chodzą na wakacje latem, ja nie mogę, bo mam największe. Wiesz, nie mogę tak jechać sobie na wakacje, ale na pewno pojadę do Polski. Bym chciała zobaczyć, mój tata się urodził w Gdyni, bym chciała tam na morze zobaczyć wszystko też. Już Marcin zapewnia, że Finis zadba o to, żeby Oliwia przyjechała do Polski. Tak, let's set it up. I will go. Ja mam pytanie jeszcze, przepraszam, mogę? Pewnie, oczywiście. Chcę pytać o amerykańskie kwalifikacje, bo wielu pływaków amerykańskich uważa, że to jest impreza nawet bardziej wymagająca mentalnie niż same Igrzyska Olimpijskie, bo to jest impreza, gdzie jak jesteś drugi, to tak samo jakbyś wygrał, a jak jesteś trzeci, to tak jakbyś był ostatni. Czy się zgadzasz z tym, że to są najtrudniejsze zawody świata? Najtrudniejsze. Like emocjonalnie. It's like tyle wymaga, żebyś był on top of things. Tak musisz być like perfect, żeby pierwsze albo drugie miejsce dostać. I wtedy na sztafecie oni biorą 6 ludzi. No to jest akurat lepiej, wiesz, w 100 kraulem, 200 kraulem biorą 6. Ale na pewno jest tak ciężko, jak super stressful. Ale wiesz, jak dostaniesz się na olimpiadę, tak the hardest thing's over with. Pojechałam na olimpiadę, tak wiesz, się nie czuło tak jak na kwalifikacje. Tak dostałam się na olimpiadę, I'm like, okej, i teraz co? Nie wiem, jak się czuć. I wiem, że tak głupio się to brzmi. Brzmię głupio, ale
Tak naprawdę myślałam, wiesz, dostałam się na olimpiadę i wtedy pojechaliśmy do Rio, byliśmy tam i ja sobie tak, okej, okay, teraz gdzie jest stres, gdzie jest tak adrenalina. Presja, adrenalina, no, nie miałam i tak szkoda, że nie miałam, bo jak ja nie mam adrenaliny, dobrze, nie pływam dobrze, chcę być taka, wiesz, excited, żeby pływać szybko. I jak nie miałam tego, no to na pewno się inaczej czułam. Ale ja nie myślałam więcej niż tylko dostać się na drużynę. To się dostałam na drużynę i wtedy jak pojechaliśmy na olimpiadę, I'm like, nie myślałam o czym chciałam tam zrobić. I wiem, że to też tak dziwnie brzmi? Ale nie myślałam, wiesz, ja tylko chciałam być, Olympian. Hmm? I wanted to make the Olympic team. And then when I got there, I'm like, w ogóle nie myślałam o medali, albo nic, niczego, tak in the future nie myślałam. Czyli gdybyś miała większe emocje, więcej adrenaliny, to wyniki na tych igrzyskach rozumiem, że mogłyby być jeszcze lepsze, ale Michał Zieliński ma do ciebie bardzo fajne pytanie. No gdyby nie udało ci się zakwalifikować na Igrzyska Olimpijskie z reprezentacją Stanów Zjednoczonych, czy rozważałabyś próbowanie reprezentować Polskę na takich Igrzyskach Olimpijskich? Ja, no wiesz co, myślałam o tym w 2012, jak miałam 17 lat, dostałam czwarte miejsce na naszych kwalifikacji. Byłam, wiesz, naprawdę smutna, ale byłam młoda też, wiesz, tak śmiesznie tak myśleć o tym, że byłam, o, wiesz, świat się kończy, już nic się nie uda, ale na pewno myślałam, ale jak ja reprezentuję Stany Zjednoczonych i jestem na drużynie National Team tutaj, no to bym mogła reprezentować Polskę, ale wtedy bym nigdy nie mogła, wiesz, Stanów Zjednoczonych reprezentować jeszcze raz. I can't go back and forth. I wiesz, of course, jestem naprawdę dumna z polskich roots, które mam, ale urodziłam się tutaj, wiesz, mam koleżanki, kolegi, wiesz, ja myślę, że jestem Amerykanką, wiesz. I ty, Amerykanka, która zna... Znaczy, to widać, tak, to widać, wiesz. Oliwia, że ty jesteś Amerykanka. Tak. W 100%, tak mi się wydaje. Z polskimi oczywiście korzeniami płynie w tobie polska krew, ale zachowanie twoje świadczy o tym, że ty już jesteś, ja to tak trochę może brzydko nazywam, ale już produktem nie polskim, ale produktem amerykańskim. To Tomek Madej pyta się w takim razie, kogo byś wybrała do tej swojej wymarzonej sztafety i dlaczego? Mm. Jakie zawodniczki, jakie koleżanki chciałabyś, żeby wystartowały w twojej sztafecie, ale biorąc pod uwagę wszystkich pływaków na świecie, niekoniecznie Amerykanie. Koleżanki, bo już mamy też mixed relays. Także okay. Mixed relays, właśnie. Ja myślałam mixed relays. Mieliśmy mixed relay na tych Short Course Worlds w grudniu 2 lata temu i byłam na sztafecie z Caleb. Oh my god, it's so fun. I wiesz, on jest super, wiesz, okej, okay, wiemy, że on jest szybki, ma world records i jest incredible athlete. Ale on jest taki śmieszny i taki sam, wiesz, outlook ma pozytywny, tak jak ja. I ja to uwielbiam, bo wiesz, treningi nie są zawsze łatwe, wszyscy tak ci powiedzą. Ale wiesz, jak możesz, wiesz, się śmiać po treningu i powiedzieć kolegom, well, you know, got our ass kicked. You know, wiesz, tak, no to wiesz, wszystko jest no okej. Okay. To mamy Dressela. Dressela, okej, okay, sorry. Dużo nie, dobrze. Dressela mamy, oh my gosh, nie wiem, moja ulubiona koleżanka tutaj, Natalie Hines, trenuje ze mną, ona jest naprawdę super fajna i super, like, intense. No to ja jestem, wiesz, ja się śmieję każdy dzień i ona taka jest intense i zawsze mnie przypomina, że wiesz, możemy się śmiać i wszystko jest okej, okay, ale jak musimy być intense i ona taki, wiesz, daje mi taki, wiesz, taką energię, to ja to też lubię. I okej, okay, czwarty. Sorry, że tylko Amerykanie teraz. No dobrze. Skoro są najlepsi. I know, nie. No to do miksa jeszcze jednego pana musimy wybrać.
Jeszcze jednego pana. Okej. Światowego formatu. Kogo byś wybrał? Jan Świtkowski, na pewno. On jest super fajny. No, uwielbiam Jana. Czyli mamy sztafetę marzeń, czyli mamy sztafetę marzeń Oliwii Smoligli, którą byśmy bardzo chętnie chcieli kiedyś zobaczyć. Może się kiedyś to nam, może kiedyś nam się to przytrafi. To bardzo ci dziękujemy za to właśnie, że taką sztafetę nam stworzyłaś, że możemy sobie teraz wizualizować. Kondor, mogą wystawić taką sztafetę. Tak, no to są Condors. I didn't really think outside the box. Tylko tak myślę. Condors. Yeah. Maćku, powolutku będziemy zmierzać chyba do końca, bo Oliwia codziennie, z tego co wiem, trenuje. Tu były jeszcze pytania, jak wyglądają treningi w czasie koronawirusa, w tej chwili twoje treningi, w jaki sposób wyglądają? No, ja jestem, mam tutaj basen, koleżanka mojego treneru, jak ja tutaj mieszkałam jeszcze, oni mają basen, jestem super. Rozumiem, że prywatny basen, dzięki prywatny. Temu możesz trenować, bo to jest prywatny. O tak, prywatny, ja tylko płynę... tylko one other person ze mną, tylko nas dwa jesteśmy. No to wyglądają tak, wiesz, chyba godzinę i pół każdy dzień płynę, tylko żebym feel of the water, wiesz, żebym nie zginęła, nie zgubiła tego feel, czucia wody. I też, a moje rodzice mają siłownię na dole, no to mamy ciężary i nie wiem, jak pull-ups się nazywają. Drążek do podciągania. Tak, i pull-ups są important dla pływaka, bo wiesz, wszystko jest tutaj, wiesz, ten muscle lat, musisz, no to jak robisz pull-ups, jak można gdzieś, nie wiem, tam na fence jakieś znaleźć, czy coś takiego, to jest naprawdę important, ale nie wiem, jak nie chcę, wiesz, w tym czasie nigdy tak nie mieliśmy. No to jak ja, wiesz, chcę tylko dzień do siebie mieć, albo na spacer pójdę i wiesz, just to stay active, to wystarczy chyba, bo wiesz, wszyscy będą w tym samym boat, in the same boat, jak wszyscy wszystkie baseny się otworzą again, no to zaczynamy od zera, wiesz, wszyscy zaczynamy od zera i nikt nie powinien być tak stresowany. Ale może jest łatwiej mi to mówić, bo mam basen. Ale jakbym nie miała basenu, też chyba bym tak myślała, bo just don't eat as many desserts, just eat healthy, stay active, it's okay, you know. Maćku, czy ty masz jeszcze pytania do Oliwii? Ja spojrzałem sobie w ranking amerykańskich grzbiecistek. 100 backstroke, Reagan Smith, Caitlin Baker, Phoebe Bacon, tak. Olivia Smoliga. Tak. Cztery w czołowej dziesiątce na świecie. Kto stanie na olimpijskim podium z tej czwórki? Ja. W Tokio. I nie wiem, kto inny. It doesn't matter. As long as I'm there. Yeah. I mean, ja na pewno bym chciała na podium olimpijskim stać. Super by było. To jest moja myśl, wiesz, w głowie każdy dzień, jak mi nie chce mi się iść na trening, albo jak mam ciężki dzień, tylko sobie myślę, że chcę na podium stać. Nie, że nie dbam o to jest o mnie, ale tylko I'm focusing on myself. Ale mówiłaś, że lubisz wyznaczać sobie czasy, jakie chcesz osiągnąć. Jaki czas to... masz teraz w głowie na 100 grzbietę? Naprawdę nie, a czasy tak mówię luźno, tak goals, żeby goals tak reach my goals, ale czas naprawdę nie myślę, bo czas it's like doesn't matter, jak będziesz pierwsza przepłyniesz, you know? Ale szybciej niż teraz płynie. I hope to get better from the time that I have. Oliwia, czy my możemy poznać twoich rodziców? Tak, pewno. Twoje rodzice są? Są. Zawołam. Mama! I tata. To jest moja mama i tata. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Nie wiem,
właśnie. O, dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie wiem, czy Państwo czytacie komentarze na czacie, czy śledzicie cały wywiad. Zrobiliśmy troszeczkę, pracowaliśmy. To bardzo bym prosił o przeczytanie później po programie komentarzy, bo z pewnością te komentarze Was bardzo ucieszą, bo one są wyłącznie komplementami, jakie nasi widzowie prawią Państwa córce za podejście, za pogodę ducha, za takie wizerunkowe cechy. Ale tym bardziej właśnie chciałem, żeby ci widzowie poznali rodziców Oliwii, bo chciałem się również zapytać, czy dużo czasu trzeba poświęcić na wychowanie mistrzyni olimpijskiej, mistrzyni świata? Jak dużo pracy trzeba włożyć w wychowanie takiego zdolnego dziecka? My sobie dajemy 100% kredytu na wychowanie. Trzeba wychowywać sercem chyba. To taki ogólna porada dla rodziców. Jak się robi coś, wychowuje się dzieci, czy cokolwiek się robi, trzeba robić to z sercem, z przekonaniem i wszystko będzie okej. To znaczy strasznie dużo pracy i poświęceń we wszystkich. Oliwia robiła robotę sama, ale z naszej strony to na pewno, bo tu, jeżeli chodzi o tego kalibru sportowca, no to trzeba już poświęcić się, jeździć, wyjazdy, podróże. Dużo czasu zajmuje na pewno wyjazdy na zawody, weekendy. Ciągle na basenie. Jak to się stało, że akurat pływanie, że padło na ten sport? Żona zapisała. Zapisałam, bo Oliwia chciała, bo koleżanki chodziły na pływanie, więc zapisaliśmy i tak się zaczęło. A syn chciał na hokej? Czy to też był Państwa wybór, że to nie, będzie... Też chciał na hokej i później, późno to się znaczy, zaczął... Pływał też. Tak, ale... Oliwii Kosz, jak Oliwia miała, Steve, jak miałaś chyba 14 lat, jak Mateusz pływał, to powiedział, że ten talent ma chłopak, ale jeżeli chodzi o Mateusza i basen, nie bardzo. Także... Nudno. Ja w ogóle mogę powiedzieć, tak nudno. Ten hokej ma i z kolegami. No, także w hokeja gra. Ja akurat na uniwersytecie się dostał, gra w hokeja. To są takie szkoły Division 3. Akurat się teraz dostał na wschodnie wybrzeże, tam koło Bostonu. W Bostonie. No. Czyli ja rozumiem, że Państwo jesteście zadowoleni z decyzji, którą podjęliście 30 lat temu, przenosząc się do Stanów Zjednoczonych. Czyli możecie powiedzieć, że osiągnęliście sukces. Czyli Ameryka była właśnie, to prawiła Ameryką dla Was. Amerykański sen, tak? Amerykański sen, dokładnie. Znaczy, jak już mówię, będąc migrantem w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o na przykład bycie tutaj, no Polska, jeżeli chodzi o polską community tutaj, w ogóle Polaków, którzy są, to trzymają się blisko w miarę, my tam też śledzimy w miarę, ile damy radę, ale jeżeli chodzi o właśnie rodziny, gdzie jesteśmy na obczyźnie tak zwanej, to jednak te nasze, na przykład przynajmniej nasza rodzina, to zawsze się trzymaliśmy blisko. I człowiek zawsze robił wszystko z dziećmi i wyjazdy i to wszystko, także może też to pomogło trochę dzieciom się skoncentrować na sportach bardziej. Tak jak mówię, dajmy sobie przynajmniej 90% kredytu, jeżeli chodzi o sport. Super, pięknie dziękujemy. Czyli pamiętamy, że trzeba dać dzieciom serce, a wtedy wszystko się ułoży tak, jakbyśmy chcieli. Państwo daliście tą... Popychać trochę też trzeba. Trzeba wiedzieć, kiedy popychać. Tak, dokładnie. Wiedzieć kiedy, nie? Maćku, ty jesteś też rodzicem zawodniczki. Może ty masz jakieś pytanie, co chciałbyś się dowiedzieć, jak wychować mistrzynię olimpijską? Jestem ojcem dziewczynki, która dopiero ma zadatki na zawodniczkę, także to jeszcze daleka droga przed nią, 12. No to już tak, już pewnie są te, nie wiem jakie są przedziały na zawodach u Was, ale to już jest moment, gdzie możesz zauważyć. Tak, czy... przypływa, tak. Nie. Andrzej czasem ma okazję zobaczyć na treningu, bo na tym samym basenie trenuje córka, gdzie Andrzej prowadzi treningi. To już on powinien się wypowiadać, bo ja nie będę obiektywny nigdy. No oczywiście, że nie będzie. Najładniejszy kostium, jaki widziała w życiu, to biały strój, w którym Oliwia też była.
A, to super, super. Super, jak fajnie. Znaczy, szczerze mówiąc, to żeśmy tak dzieci żeśmy popychali do sportów, może też w tym kierunku, dlatego że chcieliśmy, żeby były zajęte, bo jak dzieci nie mają co robić, to głupoty się do głowy przyczepiają, ale i te sporty, to potem akurat talent już jak poszedł w jednym, w drugim stronę, w Oliwie, w pływaniu, Mateusza w hokeja, to już żeśmy popychali może trochę bardziej, ale jeżeli chodzi dlaczego też dzieci zaczęły sporty, dlatego że po prostu zajęte były 6 dni w tygodniu. Nie? Pięknie Państwu dziękujemy, pięknie dziękujemy Oliwie. Jeszcze raz Was proszę, żebyście poczytali komentarze, które tutaj lawinowo wpadają, ja tylko niektóre jestem w stanie wrzucić na tablicę główną, które lawinowo wpadają tutaj. Mam nadzieję, Oliwia, że to nie jest ostatnia wizyta, nie tylko w naszym programie Suchy Tor Broadcast, ale również odwiedzisz może z rodzicami kraj swoich przodków i wystartujesz w zawodach i my wszyscy, kibice, którzy dzisiaj oglądają Ciebie online, będą mogli zobaczyć Ciebie na żywo na zawodach. Będziemy ciągnąć, tylko teraz Oliwia będzie tak zajęta, będziemy chcieli ciągnąć może jak potwierają te granice, nie będzie trzeba kwarantannę robić. Lato, późnym latem może pociągniemy Oliwię i Mateusza, żeby zobaczyli trochę tam kraju, nie? Bo my żeśmy akurat w zeszłym roku byli na wybrzeżu, także byliśmy w październiku. Byli w Polsce, jak ja byłam w Włoszech, ISO, w tym samym czasie. I chciałam, żeby oni odwiedzili i nie odwiedzili. Nie bardzo krótko. Byliśmy w tylko tak. Ja widziałem sobie Oliwię, bo miałem okazję komentować te zawody. Super, fajnie. Dziękuję fajnie. Bardzo. Maciek jest komentatorem Eurosportu i właśnie komentuje pływanie. W związku z tym mógł Oliwię obserwować i komentować jej wyścigi ze studia Eurosportu. Super. To sprawa. Teraz będziemy szukać Maćka. Powiemy, że znamy tego komentatora. Tak, jak ktoś źle będzie mówił, to będziemy pisać. Pięknie dziękujemy za ten wspaniały wywiad. Wywiad będzie można zobaczyć jeszcze raz w formie podcastu na YouTubie, na kanale Run Forest Podcast. Okay. Prawdopodobnie już w poniedziałek albo we wtorek. Wszystko zależy od Oliwiera Uchmańskiego, kiedy ten podcast zmontuje. Ten podcast będzie miał napisy, w związku z tym będzie mógł być tłumaczony na język angielski. Będziesz mogła pochwalić się, Oliwia, swoim kolegom i koleżankom z drużyny amerykańskiej. Tym bardzo długim, ale jak interesującym dla naszych widzów i dla nas prowadzących wywiadem. Jeszcze raz pięknie dziękujemy. Sukcesów i do zobaczenia. Dobranoc. Pięknie dziękujemy, dobranoc. No i nie wpuściłeś Daniela na koniec, widzisz? Przepraszam, ale ja nie wiedziałem, że mam wpuścić Daniela. No Daniel chciał jeszcze dwa pytania zadać. A już przepraszam, Daniel, naprawdę chciałeś jeszcze dwa pytania zadać? Daniel, czy ja mam poprosić jeszcze o... Słuchaj, ja zaraz zadzwonię do studia w Warszawie i będę musiał ochrzanić realizatora tego podcastu, bo ja tutaj od godziny macham, wysyłam znaki czapką i po prostu niestety dwóch pytań do Oliwii nie zadałem. Ale już, Oliwie, zapraszamy ponownie. Przepraszamy bardzo w takim razie. Nie, ja już się... Oliwia, ja już się cieszę, już nie będę przedłużał naszego spotkania, nie będę ci zadawał tych dwóch pytań, ja sobie je zostawię po prostu na ten moment, kiedy przyjedziesz do Warszawy, do Polski, gdziekolwiek przyjedziesz, my tam naszym wozem Suchy Tor Broadcast podjedziemy i nagramy z tobą rozmowę, gdziekolwiek będzie, żeby cię nie fatygować, już tych pytań nie będę zadawał, bo zostawię sobie na... Ja w ogóle jestem pod ogromnym wrażeniem twojej osoby, jako sportowca, jako dziewczyny, jako Polki, która mieszka w Stanach. Panowie po prostu świetnie te rozmowy poprowadzili. Ja tutaj przysłuchiwałem się z wielkim zainteresowaniem i tylko mam do ciebie jedno krótkie pytanko. Jak ty to robisz, że tak świetnie wyglądasz, tak świetnie się prezentujesz i jednocześnie tak ciężko pracujesz? Jaki jest przepis na... Bo to jest pytanie wielu kobiet, które Andrzej specjalnie nie zadał, ale ja będę takim rzecznikiem prasowym właśnie tych wszystkich dziewczyn, które chciałyby o to zapytać. Nie wiem, ja myślę naprawdę, że najlepszy jest uśmiech. Nie wiem, wiem, że to mówiłam już przez cały wywiad, że
you know, pozytywnie masz myśleć, ale ja naprawdę myślę, że najlepszy charakterystyk, co pani może mieć, jest uśmiech i ja próbuję, wiesz, dziękuję bardzo, ale wiesz, nie wiem. Thank you. I'm glad. Ja myślę, że trochę inna powinna być ta odpowiedź, bo Oliwia powinna powiedzieć, że wszystko dzięki Finisowi. Dzięki Finisowi. Dokładnie. Bardzo. Ale my również dziękujemy, jeszcze raz dziękujemy na koniec Marcinowi Łoginowi, Agnieszce Krzyżostaniak, czyli przedstawicielom Finis Polska, za umożliwienie przeprowadzenia wywiadu z przesympatyczną Oliwią Smoligą, wybitną zawodniczką, pływaczką. Mieliśmy olbrzymią przyjemność gościć ciebie, Oliwia, w studio. Teraz już naprawdę ciebie żegnamy z bólem serca. Mam nadzieję... Czyby mogła zdjęcie tylko tak szybko zrobić tutaj na telefonie? Oczywiście. Okej, okay, everyone smile. Super. Maciek, też się uśmiechnij. Maciek się uśmiechnij. Jeszcze raz. Super, dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Trzymaj się, pozdrawiamy. Bye. Cześć, najlepszego. Suchytor Broadcast. Zarażamy tylko pasją. Kwarantanna. Słuchaj w iTunes, Spotify i Spreaker.